Wirtualne spacery, informacje o historii miasta i zabytkach oraz o imprezach czy noclegach. Między innymi takie informacje znajdziemy na nowo powstałej turystycznej stronie Radomia. Od jakiegoś czasu staramy się promować Radom jako miejsce atrakcyjne, również turystycznie. Miejsce, w którym można ciekawe rzeczy zobaczyć, można dobrze zjeść, można zatrzymać się w naprawdę ciekawych miejscach. Niezbędne do takiej promocji narzędzia to przede wszystkim nowoczesny portal internetowy. I taki nowoczesny portal internetowy visitradom.pl właśnie odpaliliśmy. Dostępnych jest 8 zakładek. W zakładce Poznaj można znaleźć podstawowe informacje o mieście i o znanych osobach pochodzących z Radomia. Uzupełnieniem wirtualnego przewodnika jest zakładka Odkryj. Tu można znaleźć informacje o najważniejszych i najbardziej atrakcyjnych obiektach turystycznych w mieście, perłach architektury, muzeach i ich zasobach oraz o zabytkach. Jest na nim wszystko, co może zainteresować potencjalnego turystę. Są wirtualne spacery po mieście, są informacje o imprezach, o noclegach, są informacje o historii miasta. Tak naprawdę kompendium wiedzy, które jest niezbędne, żeby zainteresować. Jak przyznaje wiceprezydent, strona ma nie tylko służyć turystom odwiedzającym Radom. Włodarze przy tej okazji chcą również miastem zainteresować samych mieszkańców. Chcemy, żeby radomianie na nowo odkryli Radom, bo Radom podany w atrakcyjnej formie naprawdę cieszy oko i zachęcam bardzo gorąco, klikajcie Państwo visitradom.pl, oglądajcie, zgłaszajcie nam też swoje uwagi, bo to mieszkańcy miasta najlepiej wiedzą, co w Radomiu jest ciekawego. Visitradom.pl to nie tylko promocyjna strona miasta, ale także możliwość zaplanowania jednodniowej lub weekendowej wycieczki. W zakładce Zaplanuj znajdują się gotowe przepisy na dzień na łonie natury, poszukiwanie ukrytych skarbów czy pomalowanie dnia z Jackiem Malczewskim. Z kolei Dzieje się to elektroniczny kalendarz wydarzeń miasta. Turystyczna strona internetowa daje też możliwość zgłaszania wydarzeń poprzez formularz zgłoszeniowy. Strona powstała w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego. Jest dostępna także w wersji mobilnej.